Lubelski Park Technologiczny na kompleksowe wsparcie młodych przedsiębiorstw otrzyma ponad 1 000 000 zł z programu Polska Wschodnia. Ten program EPT realizuje wraz z 5 innymi parkami naukowymi z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Czyli mamy Elbląski Park, Olsztyński, Ełcki, Suwalski, Łomżyński i Białostocki. Każdy z tych parków realizuje kawałek, część tego projektu u siebie, wspierając lokalną przedsiębiorczość, wspierając młody biznes, dając poprzez, czy dzięki tym projektom narzędzia do tego, żeby te firmy w ogóle wystartowały, tak? Czyli począwszy od takich prostych rzeczy jak pomoc prawna, pomoc księgowa, które bardzo często sprawiają pewnego rodzaju kłopot, zwłaszcza na starcie młodemu przedsiębiorcy. Młode elbląskie firmy, które chcą realizować innowacyjne projekty, mogą liczyć na ogromne wsparcie. O tym, że park oferuje realną pomoc, przekonuje Piotr Juchnowicz z firmy, która działa w branży IT i swoją siedzibę ma właśnie w EPT. Naprawdę dzięki parkowi dużo nowych możliwości się otwarło, choćby, znaleźliśmy nowych ludzi wspaniałych, którzy chcą z nami współpracować. Też w parku jest fantastyczna firma architektoniczna Europrojekt, Grzegorz Lotecki. Tutaj też próbujemy razem współpracować, tworzyć różnego rozwiązania. Dzięki nim też znaleźliśmy jakby taką lukę w rynku i rozwijamy bardzo silnie nowy projekt od 2 tygodni. Z jedną też są właśnie rozmowy z jedną firmą z 3, producentem oprogramowania. No i tutaj mogę śmiało powiedzieć, że gdybyśmy nie byli w parku, pewnie nie poznalibyśmy tych osób, nie pracowalibyśmy z Europrojektem i nie wiadomo, kiedy by to się mogło przerodzić w jakiś produkt, który mamy już teraz. W Elblągu ze wsparcia EPT ma skorzystać 10 przedsiębiorstw. Będą one przygotowywać pod okiem ekspertów innowacyjny produkt lub usługę. Najlepsze projekty mają szansę na pozyskanie ogromnych pieniędzy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To jest dotacja bezzwrotna do 200 tysięcy euro na rozwój każdego z takich pomysłów. Także myślę, że jest o co powalczyć. Tego drugiego etapu tych pieniędzy nie ma bez realizacji pierwszego, więc tego wsparcia, doradztwa, rozwoju tego pomysłu, więc każdy będzie musiał przejść przez ręce Elbląskiego Parku Technologicznego. EPT przyjmowanie zgłoszeń od firm zainteresowanych udziałem w projekcie rozpocznie 1 marca. Szczegóły znajdą Państwo na stronie Elbląskiego Parku Technologicznego. Informatyka. Każdy się jej uczy, nie każdy ją lubi, ale dziś bez obsługi komputera praktycznie ani rusz. Nawet seniorzy nie chcą być w tyle. A same zajęcia? No oczywiście ciekawe. Do ludzi człowiek wychodzi, spotyka się, potem dalszy ciąg, umawia się na kawę na przykład. Z komputerem podstawę oczywiście znam, ale chciałabym się dokształcić, oczywiście spotkać również nowych ludzi. Jakieś pewno zainteresowania jeszcze mają być, więc z tego względu tutaj się udałam. Dzięki zajęciom z komputerem na ty słuchacze mają poznać nowy, obcy im dotychczas świat. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że starsi ludzie chcą się szkolić. 3/4 osób nie miało w ogóle dostępu do komputera. 1/4 z tych osób korzysta z komputera używając internetu. Statystyki są bolesne, ale i na nie jest lekarstwo. Nazywa się Centrum Seniora. Jest to taka pigułka Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do jej regularnego stosowania zaprasza Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Na razie są to spotkania comiesięczne o różnej tematyce związanej z aktywizacją osób starszych. Wśród słuchaczy jest Felix Walichnowski, jeden z pionierów wśród Mazurów z marca 1945 roku. Wieloletni mieszkaniec Ostródy, socjolog, dziennikarz, pisarz i wydawca, a swego czasu również nauczyciel akademicki. Sprezentował naszej bibliotece ponad 30 pozycji, unikatowych pozycji, które zasiliły zbiory naszej uczelni. A więc dzisiaj będę miał przyjemność wręczyć panu doktorowi Walichnowskiemu taki list dziękczynny za te wszystkie jego zaangażowania na rzecz naszej uczelni. Wydarzeniu towarzyszy wystawa fotografii i wiersze autorstwa państwa Walichnowskich. Rodzinna ekspozycja widnieje na terenie uczelni, która jest otwarta na słuchaczy w każdym wieku. W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nidzicy odbyła się prelekcja z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W dniu dzisiejszym Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nidzicy
odwiedził wybitny autorytet z dziejów historii Warmii i Mazur, profesor Stanisław Achremczyk. Profesor Achremczyk jest wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, ale także od roku 90. kieruje Ośrodkiem Badań Naukowych imienia Kętrzyńskiego też w Olsztynie. Nidzicka młodzież dowiedziała się, jak kształtowało się chrześcijaństwo na ziemiach naszego regionu, a także jaki wpływ miał chrzest na kształt naszej ojczyzny. Nasza biblioteka, z racji tego, że jesteśmy instytucją kultury, poprosiła pana profesora o to, żeby ten dzisiejszy wykład miał właśnie znaczenie społeczne, kulturalne, to, co chrzest Polski dał nam, co dał Europie. Jesteśmy w samym centrum Europy, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc wszystkie te przekładnie odnośnie chrztu polskiego 966 roku do dnia dzisiejszego 2016 roku ma ogromny wpływ na tożsamość każdego Polaka. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu umocnieniu. Kotów nie było we własnej skórze, ale na płótnie owszem. Kociej naturze nawet poświęcono wiersze. Wszystko w wykonaniu najmłodszych. Julia Kozłowska i jestem z klasy 4C. I Julia Kędzierska, jestem w szkole podstawowej numer 2. Nelly Kuberska, występowałam w Światowym Dniu Kota. Nazywam się Anastazja Siejk, zdobyłam wyróżnienie. Jestem z klasy 2A. Nazywam się Dominika Jankowska i jestem z gimnazjum numer 1. Nazywam się Daniel Łużyński. Zdobyłem podziękowanie za ten rysunek. Światowy Dzień Kota nie bez powodu ma swoje święto. To znakomita okazja, by o kotach mówić i pamiętać. W schroniskach wciąż za dużo kocich piękności, na ulicach zresztą też. I jak tu odnieść się do dobrze wszystkim znanego przysłowia: oczy kocie, życie w złocie. Pomóżmy naszym braciom mniejszym. A my zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie w schroniska dla bezdomnych zwierząt w Lubajnach, aby nam podarować karmę suchą, mokrą, bądź nawet pieniążki na ten cel, ponieważ brakuje tej karmy w tej chwili dla naszych kotów. No i zapraszamy do schroniska w celu adopcji. Przykłady właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt propaguje Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, tym razem za pomocą trzech konkursów. Konkurs literacki na wiersz, konkurs fotograficzny, który miał zaprezentować czytającego kota, oraz konkurs plastyczny, w którym pierwszy etap przeprowadzony został w szkołach, natomiast drugi etap już w bibliotece. Koty, mimo iż mają swoich zwolenników, przeciwników również im nie brakuje, co absolutnie nie spędza tym zwierzakom snu z powiek, pod warunkiem, że nie dzieje im się krzywda. Podobno ludzie, którzy nienawidzą kotów, w swoim następnym życiu wrócą jako myszy. Dwudziestego 8 lutego odbędzie się czwarta edycja projektu Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W gminie Nidzica bieg odbędzie się po raz drugi. Symboliczny dystans do pokonania we wszystkich miastach organizujących bieg wynosi 1963 metry. Jest to nawiązanie do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, Józefa Franciszka, pseudonim Lalka. Akcja jest dobrą lekcją patriotyzmu i historii dla młodego pokolenia. Łączy sport z historią i z naszą państwowością. Nie ma nic lepszego. Nie ma lepszej lekcji historii dla młodego pokolenia i dla ludzi, którzy doświadczyli tych okrutnych lat. Biec mogą wszyscy. Udział jest bezpłatny. Wystarczy zapisać się i w niedzielę 28 lutego stawić się na starcie. Każdy z biegaczy otrzyma koszulkę z wizerunkiem jednego z żołnierzy wyklętych oraz pamiątkowy medal. W poprzedniej edycji 1 marca ubiegłego roku wzięło udział ponad 20 tysięcy biegaczy z 81 miejscowości.